Witam was serdecznie. Dobra, nowy splot, nowe miejsce. Wchodzimy i zobaczymy, co nas czeka. To już nie umiję, bo ja to potrzebuję, bo później do kacynek. Zaraz chyba będzie filmik. Yep. Hej Sam, mam dla ciebie nowe informacje. Uzyskałem je dzięki twoim staraniom o rozbudowanie sieci. Chodzi o łączniki. Sam się do tego dokopałem, żeby nie było. Nikt nie kazał mi grzebać. Jeśli ktoś spyta, zwal to na mnie. Nie musisz cierpieć z tego powodu. Przypadkiem słuchałeś mojej paplaniny, dobra? Wracając. Zdaje się, że to nie Bridges przywróciło technologię ED, tylko grupa separatystów. Terrorystów przeciwnych UCA, według moich danych. Zaczęli ich używać jakieś 3 lata temu. Mniej więcej wtedy, kiedy Bridges 1 myślało o wyprawie na zachód. Ci separatyści też mieli problemy z wynurzonymi. I uznali, że namierzając ich, mogliby ich skierować w naszą stronę. Kiedy Bridges się o tym dowiedziało, postanowiło zwalczyć ogień ogniem i zacząć używać łączników jako środka zaradczego. Możliwe, że twój łącznik powstał w tym właśnie celu. No proszę. Prawdopodobnie próbowano ukryć, sądząc po braku rejestru serwisowego. Zawsze wydawało mi się dziwne, że tak chętnie korzystamy z technologii, którą ledwie rozumiemy. Teraz już wiemy dlaczego. Od początku kopiowaliśmy cudze metody i techniki. Musisz wiedzieć coś jeszcze. Chodzi o pierwsze eksperymenty na łącznikach. Poskładałem to, co udało mi się znaleźć i wygląda na to, że zaczęły się w okolicach Wdarcia. Przeprowadzano je na Manhattanie, na wschodnim wybrzeżu. Wyspa została zmieciona z powierzchni Ziemi, najpewniej w wyniku rozpróżni. Eksperymenty te miały wówczas całkowite wsparcie amerykańskiego rządu. To tylko domysły, ale przypuszczam, że podstawowym celem programu EUD było lepsze zrozumienie natury Wdarcia. Ze względu na kwestie moralne i bezpieczeństwo, opinia publiczna była mu jednak przeciwna. Mimo to rząd nie zarzucił eksperymentów i chcąc pojąć największą katastrofę tamtej epoki, wywołał kolejną. Warto zauważyć, że w eksplozji zginął nawet sam prezydent. Dopiero po jego śmierci, gdy zastąpiła go wiceprezydent Strand, zawieszono cały program na mocy rozporządzenia. Zniszczono dokumenty, pozamykano placówki i uczyniono wszystko, żeby zamieść całą sprawę pod dywan. Nasuwa się pytanie, jak przypadkowa grupa separatystów zdołała odzyskać sprzęt po tylu latach. Dam ci znać, jeśli nastąpi jakiś przełom. Sam, użyj terminala dostaw i przejrzyj listę zleceń. Dobra. Jakie nowe zlecenia? Mieszkańcy węzła górskiego mają problem, który trzeba szybko rozwiązać. Niedaleko miasta spod ziemi zaczęło się wydobywać coś a la smoła. Przybywa tego z każdą minutą i niedługo pewnie zacznie zalewać ulicę. Podobno trochę się już przedostało przez zewnętrzne mury. Jeśli nic nie zrobimy, niedługo całe miasto może zatonąć w morzu smoły. Znajdziesz tam zlecenie z górskiego. Sprawdź szczegóły w terminalu dostaw. Dobra, przyjmujemy zlecenia. O, dla bota.
po to nie mogę. Zlecenie dla Sama. Do węzeł górskiego. Ja się tam nie mogę przenieść, bo mam 80 kilo ze sobą. Tę broń można naładować hematopociskami. Poza tym ma też celownik. Ułatwi strzelanie. Spoko. Uważaj, Sam. Pojemnik na bombę z antymaterią nie służy do transportu na długie dystanse. Pułapki magnetyczne do antymaterii są bardzo delikatne. Silna kolizja, ryzykowna jazda, niestabilny bagażnik. Można je uszkodzić na wiele sposobów. Jakakolwiek anomalia w pojemniku powinna aktywować alarm. Jeśli się włączy, robisz coś źle. A jeżeli bomba się odpali, dojdzie do katastrofy. Po czymś takim się nie podniesiemy. Okej. Egzoszkielet mamy. Teraz jeszcze zobaczymy, co ze sobą weźmiemy. To 1 kilo, nic nie weźmiemy. Tu musimy. O, to trolka. A stamtąd już możemy sobie śmignąć. Jak tutaj będziemy, możemy sobie może jakiś pojazd wziąć i potem sobie tu śmigniemy. Gdzie tutaj jest trolka? Tam widzę. Dokładnie, i ciach. De facto mógłbym też tutaj sobie pojeździć. I tam też dalej. Potem
jak tutaj dalej wygląda. Musimy się tutaj dostać. Tyle mieliśmy, ale to tam nie mieliśmy. Dobra. Dasz radę, Sam. Dasz radę. Dasz radę. Dasz radę. Panie, kuźwa, dasz radę. Dasz radę. Dasz radę. Dasz radę. Dasz radę. Dasz radę. Jest. Tam jedzie ziom. Dobra, wydostałem się. Będzie tak, Popsiuk. Masz radę, Sam? Da radę. Kurcze, gdzie ty się potnęłeś, stary? Tysiąc. Kówka. Okej. Dobra. Teraz się też napijemy wody, nie bój się. Muszę
co się napić. Tak, ja się zaraz napiję. Tutaj będę mógł sobie w ogóle jakieś autko może zrobić. Już sprzęt. A coś jest w wspólnej szafce? Okej. Niech no, próbujemy tutaj do góry śmignąć. Wow. Mamy 700. Nie wiem, czy nie lepiej tutaj do góry się śmiga. Tutaj jest jakaś drabina. To są już góry, góry. Czy nie lepiej po prostu tędy śmignąć? Tu rzeki i tak naokoło. Ja chyba też tak zrobię. No. Nieudane zlecenie, co się kuźwa stało? O matko, tu mnie zapisał, ale nie zapisał, jak ja sobie wszystko tam wytworzyłem. Co za bzdura. My się tam spotkamy. Ja pierdzielę. Dobra, jestem tutaj. I od razu też zapiszę. Teraz możemy sobie spróbować śmignąć. Zmienimy sobie też exoszkielet. Jest tutaj bardzo powolutku. I dobra. Próbujemy naokoło.
Nie lubię wstrząsę, dobra. Tędy będziemy śmigać. Mamy teraz to. Możemy iść przez mały grutek. Buty sobie zapasowe nie wziąłem, ale mi się wydaje, że te buty nie wystarczą. Rzeka to będzie ok. Idziemy. Dobrze, dobrze idziemy. Dobrze idziemy. Teraz jesteśmy tu. 300 metrów. No i powinniśmy sobie tutaj fajnie po tym przejść. Więcej wiary. No i mamy. I mamy. Ej ty, Bridges cię potrzebuje. Nie wiem, czy ta droga była lepsza, czy mogliśmy też przez te góry iść, tylko ja tam wolałem akurat przez, no naokoło. To dziękujemy. Odtwarzanie kombinezon. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges.
to lubię. Proszę, macie. Dostawa ukończona. Wyświetlam ocenę pracy. Ładnie. No i jest git. Ten głos. To ty, mamo? Uderzyłaś się w głowę, mamo? Nie jestem twoją matką, a jej, daleko do mnie. Dobra, dość tego, mamo. Chyba mnie nie słuchałeś, kolego. Węzeł górski każe tobie i UCA spływać. Jak tak dalej pójdzie, przez wasze wymysły dojdzie do kolejnego wdarcia. Nie prosiliśmy, żebyście mówili, jak mamy żyć. Sami o tym zdecydujemy, jeśli łaska. Chcemy tylko, żebyście czasem nam coś dostarczyli. Nic więcej. Mówisz w imieniu miasta? Zgadza się. Ja tu rządzę. Jestem Lokne. Lokne? Czekaj, musimy porozmawiać. Jesteś inżynierem, tak? Słuchaj, idź do domu i nie wracaj. Posłuchaj mnie, musisz mi pomóc. Nie chcemy was tu, Bridges. Tylko pogarszacie sprawę. Przykro mi, że cię to spotkało, Sam. To ona tam rządzi i robi to twardą ręką. Potrzebujemy jej i jej ludzi. I tak już zbyt wielu straciliśmy. Bez węzła górskiego sieć chiralna i UCA nie będą kompletne. Co teraz? Posłuchaj, Sam. Sam? Lokne to bliźniaczka mamy. Należała do Bridges 1. Poszła na zachód z resztą. Druga grupa, jak mama. Oczywiście tak naprawdę nie nazywa się mama, tylko Malingen. Obie mają Dooms i są geniuszkami. Mama specjalizuje się w fizyce stosowanej. Lokne w teoretycznej. Mama zaprojektowała hardware Cupida, Lokne software. Podobno potrafią rozmawiać na odległość. Łączy je wyjątkowa więź. Nie wiem, jak to możliwe. Ale coś ci powiem. Bez nich nie byłoby sieci chiralnej. Niektórzy mówili, że były jak jedna osoba w dwóch ciałach. Być może dlatego udało im się stworzyć Cupida. Ale po wypadku Malingen coś się zmieniło. Lokne odeszła z Bridges i odcięła się od nas. Nie wiem, co między nimi zaszło. Ale bez Lokne nasze plany zjednoczenia Ameryki spełzną na niczym. To nie tak, że proszę cię, żebyś wsadzał nos w ich osobiste sprawy. Choć może to pozwoliłoby nam przeciągnąć Lokne na naszą stronę. Co byłoby świetne, ponieważ bez niej nie zdołamy na nowo zjednoczyć Ameryki. Tymczasem daj znać, gdybyś wpadł na jakiś genialny pomysł. Dobra robota. Dobra robota. Ulala, to była przygoda tutaj. Stacja Meteo, to my mamy wszystko. Was jeszcze nie. Są tutaj takie małe kawałeczki, gdzie nie jest połączony, no ale no cóż. Na samym skrawku jest jeszcze generator. Rozpoczynam start przyjemnej podróży.
mam niby tą misję, nie, ale mam ukryte, raz przyjęłem i kurde, nie można to już odznaczyć. Musimy potem dojść do stacji Meteo, ta. Mamy serduszko. W ogóle mamy pocztę. Dałeś mi te lajki. Stąd do góry. No niby byśmy mogli chyba przejść, ale... Uff. O, jako serduszko. No dobrze. Przemyślimy, co dalej będziemy robić. Ale to już w następnym odcinku. Na tym ja zakończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.